Dzisiaj na testy wpadł do mnie dysk od PNY, czy też po polsku, bo jesteśmy jednak w Polsce, PNY. Jest to model CS3140, który to jest dyskiem oczywiście M.2. Zapraszam więc w tym materiale na test tego nośnika, który to jest demonicznie szybki. Dysk SSD PNY CS3140 to nośnik na złącze M.2 w standardzie PCI Express 4x4, który oferuje prędkość na poziomie 7500 MB na sekundę odczytu i 5650 MB na sekundę zapisu w wersji 1 TB. Producent do budowy tego nośnika wykorzystał kontroler Fison 5012-E18 oraz 4 128-warstwowe kości TLC od firmy Micron. Poza tym sam dysk posiada jeszcze 1 GB pamięci DRAM DDR4 od Hinixa. Producent również chwali się tym, że TBW tego nośnika wynosi około 1800 TB, a MTBF okolice 2 milionów godzin. Jako dodatkowy atut na pewno bym zaliczył technologię LDPC, trim, 256-bitowe szyfrowanie danych AS, czy wsparcie nie tylko dla PC, ale również dla PlayStation 5 oraz 5-letnią gwarancję. Sam nośnik SSD nie wyróżnia się specjalnie tutaj, jeżeli chodzi o samą budowę zewnętrzną. Natomiast od razu Wam powiem, zalecałbym ten nośnik wsadzić pod jakiś radiator. Wiem również, że ten model dysku PNY występuje w wersji już z zintegrowanym radiatorem i jeżeli nie macie takowego na swojej płycie głównej, to zalecam wybór właśnie tamtej wersji tego dysku. Tak więc przyszła pora na testy, więc szybciuteńko lecimy do omówienia platformy testowej, a następnie przejdźmy do omówienia wyników testów, jakie dla Was przeprowadziłem. Zaczynamy od dwóch testów syntetycznych. Dysk SSD PNY jest w 100% wolny, 0% zapełnienia. No i tutaj, jak sami widzicie, w AS SSD te wartości są niższe, ale AS SSD ma to do siebie, że zawsze pokazuje trochę niższe wartości niż realnie. Crystal Disk Mark, tutaj zaskoczenie, bo odczyt jest niższy niż to, co deklaruje producent, ale znowuż zapis jest dużo wyższy niż to, co deklaruje producent. Ciekawostka. Przechodzimy więc do 25% zapełnienia dysku. W obu testach syntetycznych ten dysk delikatnie zwolnił, ale tylko przy zapisie. Bo jak sami pamiętacie, jeżeli chodzi o Crystal Diska, to przy zerowym zapełnieniu było to 6590, prawie 2 MB na sekundę, a przy 25% jest to 5730, prawie 2. No i tutaj już powoli nam się klaruje pewna zależność. Przejdźmy więc do 50% zapełnienia dysku. Tutaj na szczęście nie ma różnic, więc chwała za to, że powyżej tego zapełnienia 25% do pewnej wartości ten dysk będzie całkiem równo szedł. No dobra, lecimy więc do 75% zapełnienia dysku i to, co mówiłem wcześniej, tutaj nadal mamy bardzo fajną przypadłość, że nasz dysk ciągle nie zwalnia. Odczyt jest równiuteńki, stały, blisko prawie te 6900 MB na sekundę, zapis 5720, czyli tutaj mamy, można powiedzieć, delikatną, lepszą wartość aniżeli to, co deklaruje producent. No i przejdźmy do wisienki na torcie, czyli zapchania naszego dysku, no, pod korek, 99% zapchania dysku. Tutaj ewidentnie już widzimy to, że nasz zapis po prostu padł na łeb, na szyję. O dziwo, odczyt nadal jest naprawdę na imponujących wartościach, ale jeżeli chodzi o zapis, no to niestety mamy wartości naprawdę niskie. Jeżeli chodzi o Crystal Diska, jest to 789 MB na sekundę, a w AS SSD 750, prawie 5. No tutaj ta różnica jest kolosalna. Przypominam, na początku dysk mógł się nam pochwalić prędkością na poziomie 6591, potem było to stałe mniej więcej 5730, a teraz nagle 789. No nic, sprawdźmy, jak to się przekłada na realne wartości kopiowania. Na początek będzie kopiowanie z dysku SSD M.2 PCI Express 4.0 podłączonego poprzez czytnik na USB-C. No i tutaj ta wartość wynosi okolice 1 GB na sekundę. Naprawdę moim zdaniem i tak jest to mega imponujący wynik jak na kopiowanie poprzez USB. Podkreślam, nie mamy tutaj do czynienia z Thunderboltem, jest to USB o przepustowości 20 gigabitów na sekundę. Lecimy więc do kopiowania między dyskami. No i tutaj te wartości nawet pod koniec dochodziły do rzędu 3,57 GB na sekundę. Jest to gigantyczna wartość, a jeszcze napomnę, tutaj była kopiowana paczka RAR o wartości około 40 GB, więc dysk nie miał lekko. Na koniec temperatury i tutaj duży alert dla wszystkich, którzy by chcieli kupić ten dysk. Ten dysk był mega ciepły i tutaj ta wartość maksymalna 79 stopni Celsjusza jest to już wartością, gdzie dysk zaczął trotlować, więc ogólnie weźcie pod uwagę to, że jeżeli naprawdę będziecie orać ten dysk ostro, to ten dysk może Wam się czasem po prostu przegrzać. W moim przypadku ta wartość była osiągnięta, gdy skończyłem ten syntetyczny, a następnie zacząłem kopiować po prostu na niego dane, no i wtedy niestety, ale ta prędkość zapisu padła na łeb, na szyję. Trzeba było chwilę poczekać, aby dysk ostygnął i wtedy znowu mieliśmy pełne wartości temperaturowe, a podkreślam, że miałem go pod naprawdę potężnym shieldem na mojej płycie głównej, bo on był zamontowany właśnie w pierwszym slocie poniżej soketu procesora. I zdecydowanie ten dysk bym tutaj zaliczył do najcieplejszych, jakie kiedykolwiek miałem w swoich rękach. No i cóż, jesteśmy po testach. Dysk od PNY. Petarda. Naprawdę tutaj rewelacyjnie sobie poradził, jeżeli chodzi o prędkości, jeżeli chodzi o ogólnie performance, natomiast jest tu małe ale. Ten dysk jest najcieplejszym dyskiem SSD, jaki kiedykolwiek miałem u siebie. Nie zdarzyło mi się, aby jakikolwiek dysk pod shieldem osiągnął tak duże temperatury. No co prawda nie miałem topowych najnowszych Samsungów, bo wiem, że Samsungi też bywają ciepłe, ale na rzecz konkurencji myślę, że to jest jeden z cieplejszych nośników SSD M.2 PCI Express 4.0. Mówimy tutaj oczywiście o jednostce 1 TB, która ma kości pamięci tylko z jednej strony laminatu. Wersja 2 TB ma te kości umiejscowione po dwóch stronach laminatu, co jest oczywiście klasycznym, standardowym zabiegiem. I w tym wypadku tutaj, jeżeli mamy radiator tylko od góry, to nadal nasze kości mogą się dużo bardziej nagrzewać, te od spodu, i może być problem delikatny z throtlingiem przy bardzo dużym obciążeniu. Ale to już są bardzo też skrajne przypadki. Jak ten dysk wypadł na tle konkurencji, którą miałem okazję testować? Szczerze powiedziawszy, zdecydowanie tutaj bym go zaliczył do topki. Natomiast mam jeden problem, mianowicie moja płyta główna, która to oczywiście już jest dość starą platformą. Mamy tutaj płytę Z590 spod Intela 10 bądź 11 generacji. Posiada tylko jedno złącze PCI Express 4.0. Dysków na PCI Express 4.0 zdecydowanie więcej posiadam, natomiast nie jestem w stanie w pełni sprawdzić takiej prędkości realnej kopiowania między dyskami PCI Express 4.0, bo ta płyta ma tylko jedno złącze PCI Express 4.0. Oszczędzono tutaj. Podsumowując już ten materiał, dysk od PNY, rewelacyjny, super szybki, naprawdę super nośnik zarówno do PC-ta, laptopa, jak i konsoli PlayStation. Tylko mała gwiazdka, w przypadku laptopa i PlayStation tutaj bym myślał, jak wykombinować, aby troszeczkę schłodzić ten dysk. Jeżeli macie PC-ta, to będzie zdecydowanie łatwiej, bo wejdą Wam większe radiatory albo po prostu macie shielda na swojej płycie głównej. Tak to, moim zdaniem, dysk bez wad. Nawet jego cena jest spoko, bo tutaj raczej się plasuje jako jeden z tańszych właśnie w kwestii PCI Express 4.0 1 TB nośników o tak dużych prędkościach. Bo to trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć. Jeżeli byście chcieli zakupić ten dysk albo dowiedzieć się jeszcze więcej informacji na jego temat, to zachęcam Was do sprawdzenia opisu, gdzie macie bezpośrednie linki właśnie do bohatera dzisiejszego odcinka. Natomiast w tym materiale to by było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę i widzimy się tradycyjnie w kolejnych filmach. Mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.